Jak wrażenia? To ogólnie tutaj organizacja, to wszystko wygląda fajnie. No a wrażenia po meczu, no to wiadomo, to jest całkiem inna dyscyplina sportu niż plażówka halowa, więc no ciężko wiadomo się gra, nie robimy tego na co dzień, no ale jest zabawa. Tak jak mówiłam, no to jest całkiem inna dyscyplina sportu, tutaj każdy może z każdym wygrać. Tutaj nie patrzymy na tabelę z poprzedniego sezonu, to jest całkowicie inny sport. No wiadomo, że na piasku jest całkiem inaczej ciężko w ogóle się poruszać, tak jak na hali, a do tego bardziej jesteśmy przyzwyczajone. Słońce też na pewno nie pomaga, ale myślę, że pogody akurat nie mamy najgorszej. No tak, walczymy do samego końca. Jeszcze dwa mecze, wszystko jest możliwe. Świetnie się czuję, ponieważ wygrałyśmy. Generalnie plaża jest mi dość obca, w takim sensie, że nigdy jakoś za dużo nie grałam, więc cieszę się tym bardziej, że gdzieś trener mi znalazł tą pozycję na boisku i mogłam jednak dołożyć jakąś cegiełkę do tego zwycięstwa. No i co, oby tak dalej. Tak, to jest bardzo wymagające, dlatego jak mówię, że plaża jest mi dość obca i granie tutaj, ale wystarczyło sił. No, trenujemy już od prawie miesiąca, także gdzieś tam te pierwsze zadyszki już mamy za sobą. Wiadomo, jeszcze mamy ciężki trening i tam czasami pewnie brakuje tej szybkości, ale myślę, że jakoś się odnalazłyśmy. Widać, Natalka tutaj brylowała, dla niej to bez różnicy, czy to piach, czy hala. Także no fajnie gdzieś tam się udało, że zagrałyśmy wszystkie i każda dołożyła coś od siebie, no i wygrałyśmy. No tak jak trener chyba tam zauważył, że my popsułyśmy w pierwszym secie 6 czy 7 zagrywek, już nawet nie wiem, a Legionowia jednak nie psuła tych zagrywek. I myślę, że to też dużo zaważyło na tym, że przegrałyśmy tego seta, ale tak jak mówię, no też nie przyjechałyśmy tutaj, żeby nas wszyscy bili, tylko wiedziałyśmy, że możemy i po prostu odbudowałyśmy się. I myślę, że jeszcze za wcześnie oceniać, no ale zawsze to fajnie wyjechać nawet z hali na chwilę, na te dwa dni w tym ciężkim okresie przygotowawczym i coś innego zrobić, także myślę, że tak. No bardzo miłe, no w pierwszym secie już mogliśmy się pokusić o lepszą grę od początku, a nie dopiero w końcówce. Opadło jakieś tam zdenerwowania i zagraliśmy z głową i udało się to opanować w drugim i w tym krótkim trzecim secie. No, chociaż w tym tiebreaku goniliśmy, ale widać, że po pracy dwumiesięcznej prawie, no miesięcznej powiedzmy ze mną, są dziewczyny już odporne psychicznie, także nic nas nie jest w stanie pozałamywać. 4. Ani razu z piłką od plażówki, tylko na starych mikasach. Także my cały czas podchodzimy do tego piasku i do sezonu halowego z marszu na partyzanta i na zasadzie rzucimy piłkę, zobaczymy co się z tego wykluje. Jak już, to bardziej pomaga, a nie przeszkadza, chociażby z tego względu, że nawet gdyby nie było czegoś takiego, to i tak każdy zespół, z tego co mi wiadomo, przygotowując się do gry, do sezonu ligowego, wychodzi na ten piach właśnie w tym okresie, w czwartym tygodniu, w trzecim tygodniu od rozpoczęcia przygotowań, także dla mnie to jest wspaniała sprawa, bo zamiast rozkładać sobie siatkę samemu w pile, przyjechałem tu na gotowe, siatka już rozłożona, także mam piłki do plaży, a nie halowe, także ja się bardzo cieszę, a na pewno mi to w niczym nie przeszkodzi. Tak, zrobiłem, właściwie dziewczyny zrobiły, zagrały to co miały zagrać, wygraliśmy się, cieszymy, mamy mecz wygrany, jeszcze dwa przed nami, także zobaczymy. Na pewno nie będzie gorzej, jeżeli, nie mówię o wyniku, bo wynik w sporcie, w siatkówce, a tym bardziej w sporcie kobiecym jest zawsze sprawą otwartą, ale na pewno postaramy się, żeby to w naszym wykonaniu gorzej nie wyglądało, jak wyglądało. Nie, myślę, że nie, niespodzianka. Znaczy, Legionowie się na nas trochę tutaj nastawiła, wyszły, jak to, że tak powiem, na pewniaka. No a my też nie przychodziłyśmy tutaj, że nie wiem, no dobra, zagramy sobie jakieś meczyki na plaży i wracamy do piły. No każdy chce wygrać, już nie powiem, że jest o co grać, ale jest to jakieś przygotowanie dla nas do sezonu. Mamy też jakieś cele na hali, także no uważam, że
No nie, no że przyszłyśmy tutaj z takim nastawieniem, że chcemy wygrać i wejść do finału. No jestem z Gdańska, coś tam trochę smyrnęłam kiedyś tej plaży, także no dla mnie jest to fajne, bo ja mogę sobie troszkę tutaj pokręcić ręką. Na hali, no to wiadomo, bazuję troszkę na bloku. Nie mam warunków, żeby sobie pouderzać, ale gdzieś tam, jak to trener nas troszkę przygotowywał, powiedział, że mamy grać kombinacyjnie, coś tutaj kiweczka, troszkę poplasować, poatakować z głową. No nie wiem, no ja się tutaj odnajduję i myślę, że dziewczyny też jakoś w miarę to widzą. W plażówce są te drapy i tam wiadomo, nie można tymi palcami przebijać. Gdzieś to się też tego uczyłam kiedyś za młodu. No ale zdecydowałam się na halówkę i bardzo się cieszę z tego, ale uważam, że doświadczenie z plaży jest też potrzebne na hali. Jest takie to cwaniactwo i gra kombinacyjna jest fajna. Trzeba sobie zawsze odrzucić troszkę przeciwnika od siatki, bo wiadomo, no może to być troszkę zabójstwo czasem, jak są fajne atakujące, dlatego trzeba sobie jakoś radzić.